Witajcie kochani, dzisiaj opowiem Wam o alchemicznej transformacji, a to dlatego, że jest to temat dla nas szalenie ważny i jak raz zrozumiecie, że całym naszym życiem, ale też życiem całej planety, a może nawet całego wszechświata, rządzą właśnie te procesy alchemiczne, to nigdy więcej nie będziecie w stanie już na to patrzeć ze swojej starej perspektywy. Będziecie zupełnie inaczej postrzegać wszystko, co Was spotyka, inaczej odbierać Wasze cierpienia, Wasze wyzwania, Wasze miłosne zawody. No, zyskacie po prostu całkiem nowe spojrzenie na całe swoje życie. Wszyscy w ciągu naszego życia wielokrotnie przechodzimy alchemiczną transformację. Nasze ciała się transmutują, nasze dusze się transmutują, Ziemia cała się transmutuje. Pandemia koronawirusa z 2019 roku to był tylko taki trigger wyzwalający różne procesy oczyszczania i transformacji całej Ziemi i tym samym całej ludzkości, wykorzystujący alchemiczną siłę separacji, która przenosi nas na zupełnie nowy poziom oraz wyłania nowy cel i wizję ludzkości. Takie pandemie powtarzają się na Ziemi mniej więcej co 100 lat, czyli są to wydarzenia cykliczne i moim zdaniem to pokazuje, że procesy te ciągle i ciągle zataczają koło i powtarzają się w nieskończoność, nieustannie, transformując nas i wznosząc na coraz to wyższe poziomy świadomości duchowej. Wiele źródeł wymienia tych procesów 7, natomiast ja dotarłam do 12 i to dzięki tej talii, nią się dzisiaj posłużę, ale nie będę używała jej do tradycyjnego rozkładu kart, tak? Tylko wykorzystam ją w celach edukacyjnych. Tutaj już mam swoje karty rozłożone, to jest całe nasze 12 procesów, przez które każdy z nas wielokrotnie prawdopodobnie w życiu będzie musiał przejść, aby wrócić ponownie do raju. Każdy alchemik musi przejść przez tych 12 etapów, jeśli chce dojść do swojego duchowego złota i odnaleźć kamień filozoficzny. A jak skończycie oglądać ten film, to jestem pewna, że Wy też będziecie tego pragnęli. Proces każdej alchemicznej transformacji rozpoczyna się od tak zwanej prima materia, czyli tego rdzenia esencji życia. To jest ta część nas, do której docieramy wtedy, kiedy milkną wszystkie hałasy z zewnątrz. Dokładnie tak, jak to miało miejsce w czasie lockdownu, kiedy mieliśmy pandemię, tak? Pamiętacie te puste ulice i tą paraliżującą ciszę? No właśnie. Prima materia to jest ten stan, w którym przyszliśmy na świat jako dziecko, kiedy się urodziliśmy. I to jest również ten stan, w którym opuścimy nasze ludzkie ciało, kiedy umrzemy. To jest początek i to jest koniec wszystkich ludzkich historii. I teraz już przechodzimy do pierwszego etapu alchemicznego, którym jest kalcynowanie. Kalcynowanie to jest proces jeden z najbardziej bolesnych, z nim jest związana ciemna noc duszy. Jeśli ktoś chce wiedzieć więcej na temat ciemnej nocy duszy, to zapraszam na mojego Instagrama, wystarczy, że wpiszecie moje imię i nazwisko albo znajdziecie w opisie na moim kanale. Kalcynacja w sensie duchowym to takie zerwanie z naszymi ziemskimi przywiązaniami, z pragnieniami zdobywania pozycji społecznej i zawodowej, z przywiązaniem do bogactwa, ponieważ one utrudniają rozwój wyższego poziomu naszej świadomości i udoskonalania ducha. I to wszystko oczywiście miało miejsce również w czasie pandemii, tak? Musieliśmy porzucić nasze ambicje, nasze aspiracje, musieliśmy pozamykać nasze firmy, biznesy, musieliśmy siedzieć w domach. Kalcynacja często jest przedstawiana symbolicznie pod postacią kostuchy, ropuchy, kruka, tudzież wrony. W chemii kalcynowanie to ogrzewanie ciał stałych w celu usunięcia z nich lotnych składników, jak woda czy gazowe produkty rozkładu. I przykładem takiej kalcynacji jest na przykład kalcynacja wapienia,
którego produktem jest wapno palone. Dla nas jednak kalcynowanie oznacza początek procesu transformacji duchowej oczywiście, tak zwane nigredo. I taką transformację może zapoczątkować w naszym życiu każde jakieś takie bardziej wstrząsające, bardziej traumatyczne przeżycie. Dlatego one są właśnie niezbędne w naszym życiu, tak? Bez nich byśmy się nie rozwijali. Ego alchemika, niczym głupiec na karcie Tarota z numerem 0, tak? Wyrusza w drogę, wyrusza w swoją wielką alchemiczną przygodę, w podróż życia. I na tym etapie ego alchemika zostaje wypalone i zniszczone. Osobowość alchemika, którą latami formowało jego otoczenie, jego społeczeństwo, jego rodzina, jego znajomi, przyjaciele i jego wrogowie również i różne czynniki zewnętrzne, a nie on sam, i to jest tutaj kluczowe, tak? Czyli ta osobowość alchemika nagle doznaje załamania i rozpada się. Jest to konieczne, ponieważ na dłuższą metę prowadzi do dostosowywania się do reszty otoczenia i w końcu zaczyna nas ograniczać. Proces ten stopniowo uwalnia w nas różne nieuświadomione treści, z którymi musimy się skonfrontować, które musimy zaakceptować. Im szybciej zrozumiesz, że sam jesteś twórcą swojej własnej frustracji, tym szybciej odkryjesz, że demon, który cię opętał, jest tak naprawdę tobą samym. I od teraz twoje życie będzie cię poddawać nieustannie różnym próbom i stawiać cię przed różnymi trudnymi wyzwaniami. Kalcynowanie wiąże się naprawdę z ogromnym cierpieniem, ze stresem, z nerwicą, z depresją i to w dodatku w zupełnej samotności, dlatego że otoczenie alchemika przechodzącego taką właśnie kalcynację nie jest w stanie zrozumieć procesów przemiany, jakie zachodzą w jego umyśle. To pięknie właśnie opisał chrześcijański mistyk święty Jan od Krzyża, który poświęcił temu całą swoją książkę, notabene chyba nawet pod tytułem Ciemna noc duszy. Jak już mamy za sobą kalcynację, to możemy przejść do rozpuszczania, czyli kolejny etap alchemicznej transformacji. Ten etap jest związany z emocjonalnym oczyszczaniem, z uzdrawianiem różnego rodzaju traum i z pozbywaniem się masek. Rozpuszczanie rozpoczyna fazę alchemiczną zwaną albedo i jest ono często symbolizowane właśnie poprzez białego łabędzia, tudzież czasami przez białego orła. Jeżeli kalcynowanie usuwa naleciałości i niedoskonałości naszego ego, tak rozpuszczanie działa na uczucia i na sferę id, tak aby uwolnić ukryty potencjał zakopany w głębi naszej nieświadomości. I ten etap w żaden sposób nie eliminuje dyskomfortu związanego z procesem kalcynowania. Mało tego, on dorzuca nam jeszcze dodatkowe kamyczki do ogródka, dorzuca nam do puli dodatkowy element i teraz musimy zmierzyć się również z naszymi emocjami. Nieodwzajemniona miłość może być odczuwana jeszcze bardziej boleśnie, gniew jeszcze bardziej ogniście, złość jeszcze bardziej raniąco. Na tym etapie uwalniamy się również od naszego nieautentycznego i nabytego poczucia naszej tożsamości, tak? To rozpad ego, który obejmuje ujście wypartych emocji z traumatycznych wydarzeń. Uwalniamy się od bolesnych doświadczeń z naszej przeszłości. I resztki pozostałe po wypalaniu twojego ego ulegają teraz rozpuszczeniu w wodzie. Twoja świadomość w dalszym ciągu zanurza się w treściach nieświadomości. Treści nieświadomości pochłaniają ją do reszty. Twoja świadomość doświadcza takiej totalnej imersji. Jest to wyjątkowo uciążliwy proces, ponieważ jest to proces dla wybitnych aktorów w Teatrze Życia, którzy wykształcili sobie taki gruby płaszcz sztucznej osobowości.
osoby takie często są postrzegane przez innych jako te o bardzo bogatym wnętrzu, nic bardziej mylnego. Jest to efekt sprytnego skrywania się przez nich za szeregiem różnych masek. A ceną jest ogromne cierpienie na skutek dezintegracji wewnętrznej. Najgorszym, co można zrobić w tym momencie, jest próba zaprzeczenia tym emocjom i takiemu alchemikowi najczęściej zaleca się ekspresję nagromadzonej energii poprzez taniec, poprzez śpiew, malowanie, pisanie czy jakieś inne twórcze aktywności i stopniowo następuje otwarcie kanałów energetycznych zwanych czakrami. Możemy przejść do etapu trzeciego, czyli ten, który był kluczowy dla Ziemi w momencie pandemii, to jest etap separacji. Separacja, czyli rozdzielenie. Ten etap również nie jest aż tak bolesny jak dwa pierwsze, ale mimo to jest bardzo ważnym etapem naszego przebudzenia. Doświadczamy siebie jako odizolowanych i indywidualnych. Możemy czuć się samotni, możemy czuć się opuszczeni, możemy czuć się ofiarami środowiska zewnętrznego. Etap ten bardzo łatwo może zostać zbagatelizowany przez alchemika, ponieważ separacja stanowi bardziej wysiłek intelektualny niż fizyczny, przez co alchemik nieświadomy tego, co się dzieje w jego psyche, tak? Może po prostu uznać, że jego męki zostały już zakończone i cała choroba wyleczona. Natomiast proces trwa dalej i jesteśmy dopiero na jego początku. W chemii o separacji mówimy, kiedy próbujemy wydobyć jedną substancję z drugiej, jak na przykład benzynę z ropy naftowej, tak? W psychologicznym ujęciu rozdzielenie odnosi się do potrzeby odseparowania naszych myśli i emocji od sfery zewnętrznej, czyli ego-osobowość alchemika została zbudowana dzięki wpływom płynącym z zewnątrz, a przecież nasze ego ma zbliżać się do jaźni przez wzgląd na własną głębię, poprzez introspekcję, tak? Musimy teraz wydobyć esencję naszej prawdziwej natury na przekór męskiej, zracjonalizowanej, Boże, jakie długie i trudne słowo, zracjonalizowanej sile naszego intelektu. I na przykład wybaczenie może się stać tylko wtedy autentyczne, kiedy zdajemy sobie sprawę z naszych negatywnych emocji skierowanych w stronę drugiej osoby, tak? Ilekroć zaczniesz obwiniać albo osądzać, to będziesz za każdym razem znowu pracował z alchemiczną siłą separacji. Jest tylko jedno wyjście, czyli uświadomić sobie swoje myśli i swoje nawyki, rozpoznać i odpuścić wszystko, co nie służy Ci dalej w Twoim rozwoju. I separacja jest takim etapem w pełni skoncentrowanym na potrzebie dostrzegania i brania odpowiedzialności za swój własny cień. Czyli przechodzimy już tutaj do pracy z cieniem. A to niespodzianka. Dochodzą nam kolejne puzzle i uwierzcie mi, kochani, że wcale nie będzie teraz łatwiej. Im dalej, tym trudniej. Istotne jest to, że myśli i emocje często mogą wydawać się kompletnie irracjonalne, jednak próba racjonalizowania myśli jest błędnym postępowaniem i może ona prowadzić do cofnięcia się do procesu kalcynowania. Także uważajcie, żeby cała Wasza praca nie poszła na marne. W tym procesie składniki nieświadomości są wybierane pojedynczo, identyfikowane po to, aby wcielić je w zakres świadomości. Jeśli nie wyrzuci Was z powrotem do kalcynowania, czego Wam naprawdę nie życzę, to przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest koniunkcja, kochani.
Koniunkcja, czyli ponowne zespolenie w całość. Łączenie się, integracja. Elementy naszej historii zaczynają łączyć się teraz w większy wzór, wskazując nasze prawdziwe przeznaczenie. Obecnie na poziomie globalnym powstają nowe połączenia informacyjne, nowe sposoby życia i nowe wizje naszej przyszłości. I to wszystko jest pokłosie właśnie procesów zapoczątkowanych przez pandemię. Kluczowy dla tego etapu jest archetyp animy i animusa. Jung zauważył, że nieświadomość mężczyzny i kobiety mają naturę charakterystyczną dla płci przeciwnej. Czyli mężczyzna nosi w sobie kobietę, a kobieta nosi w głębi siebie mężczyznę. I archetyp zawiera obraz naszego idealnego partnera i stanowi o wszystkich cechach płci przeciwnej w nas samych. Niestety wciąż w szkołach, a nie tylko w szkołach, rodzice też to robią swoim dzieciom, tak? Uczy się je mianowicie, żeby wyzbywały się cech charakterystycznych dla płci przeciwnej, co prowadzi znowu do wyparcia tych treści głęboko do nieświadomości. Konfigurując się z archetypem animy czy animusa, mężczyzna dostrzega i akceptuje głęboką kobiecą emocjonalność w sobie, a kobieta w tym procesie odkrywa w sobie pokłady racjonalności, która jest typowa właśnie dla męskiej sfery. I złe przepracowanie archetypu skutkuje postawą zniewieściałą u mężczyzny albo przeistoczenia się kobiety w taką heterę, tak to nazywamy, tak? Proces koniunkcji opisuje dokładnie ten proces łączenia się męskiej i żeńskiej strony osobowości i utworzenia nowego, lepszego systemu opartego na zrozumieniu swojej natury. Alchemicy przedstawiają proces koniunkcji w postaci zbliżenia się króla i królowej, którzy mają symbolizować męską i żeńską sferę psychiki. I wynikiem tego ich połączenia jest hermafrodyczne dziecko, wyzwolone z opresji narzuconej moralności, społecznych uwarunkowań i jarzma ego. Końcowe etapy alchemii, które następują po koniunkcji, to są już te etapy, które pozwalają nam osadzić i utrwalić nasze przyszłe wizje. Dlatego naprawdę ważne jest, aby uważać od tej pory, czego sobie życzymy. Wszystko, co myślisz, wszystko, co mówisz, wszystko, co jesz, co robisz, to wszystko przyczynia się do rozwoju Twoich nowych, wyobrażeniowych komórek przyszłości, nawet kiedy słuchasz tego nagrania, tak? Kolejny etap, kochani, jesteśmy już przy, nie, koniunkcja? Czemu koagulacja tu się nagle pojawiła? No dobra, koagulacja. Przypaliłam głupa. Kolejny etap, koagulacja. Koagulacja opisuje proces krzepnięcia, w którym podstawowe ja staje się całością. Porównuje się ją do gojenia się rany, tak? Czyli ona jest jak ten strupek, który powstaje na wcześniejszym cięciu. Czujemy się teraz już niezależni kompletni, następuje całkowite zjednoczenie biegunów, ducha i materii, ciała i duszy, męskiego i żeńskiego pierwiastka. To wszystko jednoczy się w jedną całość. Wyłania się wyższa jaźń, co można porównać do momentu, w którym złoto stygnie i zescala się. Tak się mówi? Chyba tak, zescala się. Jesteś teraz ucieleśnieniem Twojej prawdziwej esencji. Twoja nowa dusza pracuje razem z Twoim ciałem fizycznym i tworzą one jedność. Następuje przemiana w zharmonizowane ja. To jest Twój pierwszy krok do osiągnięcia Twojego właśnie prawdziwego duchowego złota. Po trudach intensywnego oczyszczania, transformacji, wewnętrznego wzrostu i duchowej pracy przychodzi wreszcie faza, kiedy zaczynasz naprawdę ucieleśniać swoje wewnętrzne słońce, tak? Czyli duchowe złoto
według tej starożytnej alchemii. Nowe możliwości, życiowe decyzje i zmiany manifestują się dla Ciebie naprawdę teraz w ekspresowym tempie. Kiedy jesteś w tej fazie, odrzuć swój perfekcjonizm, pozwól sobie na nieperfekcyjność, skoncentruj się na byciu tu i teraz. Zbliżasz się właśnie do końca Magnus Opus, czyli tej wielkiej pracy. Magnus Opus to jest tak naprawdę cały ten proces, tak, przez który teraz przechodzimy. Kluczowe jest teraz stworzenie planu codziennej medytacji czy duchowej praktyki i wdrożenie tego planu w nasze życie bez jakiegoś takiego frustrowania się tym, że nie wszystko nam perfekcyjnie wychodzi, że nie jesteśmy w stanie tego planu perfekcyjnie realizować, tak? Duchowa praktyka i dyscyplina oraz bycie tu i teraz uzdrowią Twoje chroniczne cienie, które jeszcze ciągle przyćmiewają Twój blask. No i dobra, końcowym efektem pracy alchemika jest uzyskanie kamienia filozoficznego, a symbolem ukończenia dzieła jest Feniks, nawiązując oczywiście do zmartwychwstania. W filmie Matrix mieliśmy taki motyw, że Neo został zabity przez agenta, jeśli pamiętacie, a później zmartwychwstaje i staje się zupełnie nową osobą. On jest już teraz wybrańcem, tak? Jaźń jest konstruktem trudnym do opisania, jako że każda indywidualna jednostka przeżywa go na swój własny sposób, odmienny. I doświadczenia związane z osiągnięciem pełni są najczęściej bardzo mistyczne i no nie ma możliwości przedstawienia ich naszymi słowami. Tak? Kolejny etap, kochani, to jest destylacja, czyli oczyszczenie i uwolnienie. Etap ten symbolizowany jest przez pelikana, który wyrywa sobie swoje własne wnętrzności, żeby własną krwią nakarmić młode, ale bywa też przedstawiany pod postacią zielonego lwa pożerającego słońce, tak zwany witriol, tak? Co ciekawe, mogliśmy ten proces obserwować właśnie ostatnio na niebie, kiedy to księżyc całkowicie przysłonił słońce w Stanach Zjednoczonych. Czyli ten zielony lew symbolicznie pożar słońca, tak? Witriol to również czwarty jeździec apokalipsy, jeśli oglądaliście mojego ostatniego shorta, gdzie o tym właśnie mówiłam. Jeśli kiedykolwiek byliście w masońskiej komnacie refleksji, być może widzieliście witriol lub podobną symbolikę. Witriol jako słowo może odnosić się do chemii i oznaczać kwas siarkowy albo inne związki pokrewne, które zjadają lub atakują inne substancje, tak? Ale jako akronim witriol oznacza łacińską sentencję odwiedź wnętrze ziemi i oczyść się, znajdź ukryty kamień. Dobra, ale nas, kochani, najbardziej interesuje, co ten witriol może oznaczać dla Ciebie. Zwiedzenie wnętrza ziemi to jest wejście w głąb siebie. Follow the rabbit, yeah? I praca nad samodoskonaleniem. Sama siebie rozbawiłam. Czyli taka konfrontacja z tym, w co wierzymy i kim jesteśmy. Ostatnie pandemiczne wydarzenia zamknęły granice i odwołane loty były dla nas taką doskonałą lekcją, moim zdaniem, że największe podróże odbywamy w głąb siebie samych. Zgadzacie się? Wiele osób bardzo dobrze wykorzystało ten czas pandemii na swój własny rozwój duchowy. Odnalezienie ukrytego kamienia może odnosić się do odkrycia przyszłego Ciebie, którym możesz się stać. Wykorzystanie kamienia jako obrazu jest tu szczególnie interesujące ze względu na tą masońską koncepcję idealnego ciosu, tak, który jednocześnie symbolizuje to, do czego możemy sięgnąć z czasem. Ten kamień jest ukryty, ponieważ musimy wykonać osobistą pracę, żeby go odkryć. Ta praca to jest poznanie okultystyczne.
I chociaż okultyzm na Zachodzie zyskał sobie taką bardzo złą renomę, głównie przez niezrozumienie jego istoty, to w gruncie rzeczy nie oznacza on nic innego jak poznanie tego, co zostało przed nami ukryte. A więc nie jest to żaden kult szatana, żadne mroczne rytuały, tylko po prostu studiowanie wiedzy tajemnej. Nie ma tu nic przerażającego ani takiego pejoratywnego. Rzeczy okultystyczne to są te, które są ukryte i żeby je odkryć, to musisz pracować. Musisz poświęcić na to swój czas, swoją energię. Nie zostaną Ci podane na dłoni, na tacy. To są rzeczy okultystyczne. Także nie taki diabeł strasznie, jak go malują, tak? Zanim jednak wejdziesz do króliczej nory, powstrzymaj się na chwilę od przekształcania ołowiu w złoto i jako punkt wyjścia przyjmij inny powszechnie znany symbol alchemiczny, czyli właśnie tego zielonego lwa zjadającego słońce, tak? Powracając do chemicznego znaczenia słowa vitriol, ten obraz jest właśnie manifestacją kwasów, czyli kwasem miałby być ten zielony lew pożerający, czyli pochłaniający substancje i pozostawiający złoto. Na poziomie osobistym, kiedy zielony lew zjada słońce w człowieku, możemy myśleć o tym jako o nikczemnej naturze, która powoduje, że atakujemy albo prawdopodobnie pożera nasze niższe ja, aby odsłonić coś innego w środku. Vitriol działa na dwóch poziomach. Możemy zwiedzić wnętrze ziemi i oczyścić je, traktując substancje kwasem siarkowym i wydobywając złoto, czyli znaleźć ten ukryty kamień, lub możemy użyć go jako osobistego motta, aby zachęcić do samodoskonalenia, do refleksji, do praktyk medytacyjnych, które mogą poprawić nas emocjonalnie i duchowo. Wniosek jest taki, że nie ma tu żadnej magii, ani nic demonicznego czy strasznego. Są to po prostu symbole, które mogą działać jak soczewka, tak? Czyli przeglądając je i zastanawiając się nad sobą, możesz zyskać większą wiedzę i mądrość. I ich wartość jest związana z pracą, którą wykonujesz, a ich znaczenie jest dla Ciebie indywidualne, tak? Dlatego nie ma jakiegoś takiego podręcznika alchemii, który przedstawiałby te wszystkie symbole i kompleksowo je opisywał, tak? Bo opis danego symbolu to należy do Ciebie, kiedy podejmiesz ten trud zrozumienia. Kluczową kwestią w alchemii jest umiejętność interpretowania jej symboli na poziomie chemicznym, ale także jako metafor rozwoju duchowego. Dystylacja jest metaforą aktualizacji własnego ducha. Według Junga ten etap obejmuje asymilację wszelkich aspektów cienia w naszym prawdziwym ja. Jest to destylacja prawdziwego ja i krok naprzód w świadomości. Na tym etapie ego przestało dominować, a zaczynamy słyszeć głos naszej własnej duszy, tak? Wyznacza również punkt, w którym świadome i nieświadome aspekty naszej jaźni są doprowadzone do harmonii. Zbliżamy się do końca Magnus Opum i etap ten możemy porównać do archetypu Wielkiej Matki, starego mędrca w psychologii Junga. Tak? Alchemik po długim czasie uzyskał już stabilność emocjonalną i psychiczną. Udało nam się już wykształcić niezależność światopoglądową. To, co społeczeństwo uznaje za prawdę, może już nie do końca być prawdą dla nas. Od tej pory myślimy za siebie, podejmujemy decyzje samodzielnie i myślimy niezależnie od reszty społeczeństwa. Czyli będziemy bardzo często po prostu na opak z resztą społeczeństwa. Otacza nas taka wewnętrzna mądrość i wola mocy, jakby to Nietzsche powiedział. Możemy się domyślić, że tutaj też tkwi taki haczyk, ponieważ etap ten dostarcza nam niesamowitej ilości energii i siły wewnętrznej, która może jednak zostać źle spożytkowana. I takie złe spożytkowanie może prowadzić do inflacji ego. Inflacja ego polega na oddziaływaniu nieświadomości zbiorowej na ego alchemika
i doprowadza go do utożsamiania się na przykład z jakimiś różnymi obiektami z mitologii, z filmów, z książek. Przykładem takiej inflacji ego jest na przykład Nietzsche, który utożsamiał się z postacią Zaratustry. Tak, on napisał tę książkę jako rzeczę Zaratustra. Destylacja stanowi dla alchemika lekcję, podczas której uczy się on, jak dysponować mądrze swoją własną mocą, swoją energią psychiczną. Możemy teraz już przejść do kolejnego etapu, jakim jest sublimacja. Sublimacja, kochani, to jest ten etap, kiedy zyskujemy tytuł duchowego maga. Sublimacja to jest, tak w skrócie mówiąc, unia pomiędzy Twoim ciałem i esencją duchową. Dusza zostaje podniesiona i unosi się jak para. Na tym etapie duch, dusza, wibracja i frekwencja, one są niewidzialnymi supermocami, które wszyscy posiadamy, tak? I kiedy jesteśmy w stanie równowagi wewnętrznej, to te duchowe siły, one ulegają magnetyzacji, dzięki czemu mogą zamanifestować Twoje doświadczenia na planie fizycznym. Jeśli dotarłeś do tego etapu, to właśnie aktywowałeś swoje ciało świetliste. Bo Twoje ciało fizyczne otacza pole duchowe w formie takiego świetlistego naczynia, tak? I starożytni Egipcjanie nazywali to Merkabą, a Hebrajczycy nazywali to Rydwanem. Dlatego też mamy kartę Rydwanu w tarocie, którą prawdopodobnie należy interpretować właśnie jako Merkabę, ale o tym innym razem, tak? Kiedy jesteś wewnętrznie zrównoważony i żyjesz w swojej duchowej prawdzie, to Twoje ciało świetliste będzie wibrowało coraz wyżej, tak? I czerpiąc wsparcie, obfitość i radość. Możesz nawigować swoją rzeczywistością bez oporu, bez cierpienia, bez odczuwania strachu. To jest Twoja prawdziwa duchowa moc. I z naukowego punktu widzenia sublimacja jest zmianą substancji stałej w gaz, poprzez podgrzewanie, ale z pominięciem tej fazy płynnej, tak? Czyli nie tak, jak mamy do czynienia w przypadku podgrzewania kostki lodu, bo ta kostka lodu, ona przechodzi w stan ciekły, a dopiero potem w stan lotny, tak? Jak ją podgrzejemy. A tutaj, w tym przypadku, kiedy sublimujemy, to ze stanu stałego od razu przechodzimy w stan lotny. Podczas magnum opus, sublimacja ma miejsce, gdy to, co fizyczne, wznosi się na poziom duchowy. Innymi słowy, możesz mentalnie rozpuścić swoje intencje i przenieść je do rzeczywistości poprzez Twoją formę fizyczną. To wymaga od nas jednak wiary w to, że to, co niewidzialne, to, co nie... niedoświadczalne, to, czego nie da się udowodnić, co niezbadane, że to istnieje i że to działa i że to jest prawdziwe, tak? To wymaga od nas również zaufania do wszechświata, że prowadzi nas do naszego najwyższego dobra. Zintegruj teraz swoją wyobraźnię, swoje uczucia, swoje emocje, swoją duszę w Twojej fizycznej formie i zauważ, co istnieje w innych wymiarach. Tutaj chodzi, mam na myśli różne kreatywne pomysły, idee, koncepcje, wizje. Kiedy któraś z nich zarezonuje z Tobą, to przenieś je po prostu poprzez działanie do rzeczywistości w formie stałej, do materii. Na tym etapie pomocna bardzo może okazać się magia świec, gdyż pozwala ona łączyć fizyczną i duchową formę. Świeca powinna być przyozdobiona różnymi ziołami, wzbogacona olejkami eterycznymi. Możesz poszukać jakiegoś takiego odpowiedniego dla siebie rytuału i włączyć go do swojej alchemicznej podróży. No i kochani, dotarliśmy wreszcie do etapu fermentacji. Dziękuję Wam za cierpliwość, że ciągle jeszcze ze mną jesteście.
bo kluczem w procesie fermentacji jest właśnie cierpliwość i dojrzewanie i spotkanie ze swoim medytacyjnym ja. Fermentacja to jest kolejny proces, etap procesu alchemicznego, często porównywany do przemiany gąsienicy w motyla, podczas której wyobrażeniowe komórki nowej istoty uruchamiają się i tworzą zupełnie nowe ciało. Dlatego osoby w procesie alchemicznej transformacji często zauważycie, że zmieniają się również fizycznie. Możecie sobie porównać mnie ze starych filmów, jak wyglądałam i jak wyglądam teraz. I jestem żywym dowodem tego, że faktycznie te przemiany fizyczne również zachodzą. Już sama kalcynacja, tak, którą przechodzicie na początku, czasami potrafi być tak wyczerpująca, że mimo że wcześniej stosowaliście różne diety i żadne nie działały, to przejście przez kalcynację może oznaczać dla Was minus 10 kg w wadze, tak? Ale wróćmy teraz do naszej fermentacji. Na tym etapie dostrzegasz przebłysk autentycznej jaźni. Ten etap można porównać do odrodzenia się Feniksa z popiołów, tak? Wznosisz się wysoko nad światem, by zobaczyć cały pejzaż możliwości, które przed Tobą się rozpościerają i uwalniasz się od dotychczasowych ograniczeń i podążasz za swoimi pasjami. Cierpliwość jest tutaj ekstremalnie ważna. W ogóle w całym procesie alchemicznym cierpliwość jest bardzo ważna, ale na etapie fermentacji chyba jest w ogóle najważniejsza, jest kluczowa, ponieważ zmiany nie dokonują się w ciągu jednej nocy. Teraz jest dla Ciebie czas na wciśnięcie pauzy i na pozwolenie, żeby wszechświat pracował dla Ciebie na rzecz spełnienia Twoich pragnień. Pozwól, żeby mądrość, czas i dojrzałość pracowały w Tobie, jednocześnie uszlachetniając Twoje nowo odkryte duchowe złoto. Możesz zapisać się na przykład na kurs astrologii, możesz poszukać mentora, możesz wejść na jakąś nową ścieżkę kariery. Pozwól, żeby wszechświat robił swoją robotę i pracował dla Ciebie, a Ty zajmij się tylko i wyłącznie udoskonalaniem siebie na tym etapie, tak? Fermentacja z punktu widzenia naukowego jest chemicznym rozkładem substancji przez bakterie, przez drożdże, tudzież przez jakieś inne mikroorganizmy i w procesie tym powstają na przykład sery, piwo czy wino. I w tym kontekście zupełnie nowego znaczenia, przynajmniej dla mnie, nabiera dokonany przez Jezusa cud przemiany wody w wino. Bo według mnie to był właśnie proces alchemiczny, to był proces fermentacji, a jak trochę lepiej poznacie alchemię, to może się okazać, że Jezus tak naprawdę był wybitnym alchemikiem. Fermentacja jest procesem składającym się z dwóch etapów. Mamy tutaj etap gnicia i taki etap uduchowienia. Dobrze, i ten etap gnicia, kochani, to jest ta karta. Mamy tutaj etap gnicia, tak? Widzicie? Czyli to jest tak zwane wietrzenie chemiczne, dekompozycja, gnicie, rozkład, próchnienie. Podczas tego procesu uwalniamy nasz cień. Z punktu widzenia nauki, dekompozycja to jest proces rozkładu materii organicznej na materię nieorganiczną, tak? Czyli zmiana struktury z węglowej na niewęglową. I od dawna w różnych ezoterycznych kręgach mówi się właśnie o tym, że człowiek zmienia teraz właśnie swoją strukturę ze struktury węglowej na strukturę krzemową. O tym krzemie mogłabym dużo więcej powiedzieć, tak, ponieważ krzem to jest taki ciekawy pierwiastek, który przemienia wszystkie inne pierwiastki, z którymi wchodzi w kontakt, przemienia również w krzem. Oczywiście nie dzieje się to natychmiast, to jest proces bardzo powolny, ale biorąc pod uwagę, że wszystkie komputery są krzemowe, a otaczają nas już od lat ze wszystkich stron, więc nie jest niczym dziwnym, że człowiek zmienia swoją strukturę z węglowej na krzemową, tak? I nie mają tutaj nic do rzeczy jakieś teorie spiskowe,
że nas po prostu zaczipują, zaszczepionkują i przemienią nas w robotów, bo to jest po prostu naturalny proces alchemiczny. Zmieniamy swoją strukturę, bo otaczamy się zewsząd krzemem. I tak po prostu stać się musi. Ale wróćmy do naszego rozkładu gnicia, który tutaj odnosi się do rozkładu hermafrodytycznego dziecka, które zrodziło się w procesie koniunkcji, jak pamiętacie, tak, z tej unii króla i królowej. Skutkuje ono ponowną śmiercią ego i zmartwychwstaniem w nowy poziom istnienia. Zmartwychwstaniem. Widzicie? Mówiłam wam, Jezus jest alchemikiem. I o to chodziło z tym jego zmartwychwstaniem. Ale idziemy dalej. Dzieje się tak, ponieważ produkt koniunkcji wciąż nie jest jeszcze idealny i trzeba go poddać obróbce. Konflikt z ego jednak jest innej natury niż na początku naszej drogi. Do tej pory alchemik wykształcił już sobie umiejętność uważności, przez co cierpienie spowodowane rozkładem jest odbierane przez niego już w zupełnie inny sposób i alchemik zdaje sobie teraz sprawę z tego, że nie jest już ofiarą kapryśnego losu, ale traktuje to, co dzieje się w jego życiu, w jego psychice, z odpowiednim szacunkiem, tak? Czyli on rozumie, że wszystko, co go spotyka, spotyka go po to, żeby go transformować na wyższe poziomy duchowe i żeby go przekształcać. Zdolności introspekcji są już wykształcone na zadowalającym poziomie, przez co alchemik bardzo szybko dostrzega elementy nieświadomości projektowane na zewnątrz. Zgnilizna w tym procesie odnosi się do naszych dawnych jaźni. Rozkład może być związany z depresją, gdyż boimy się utraty naszej tożsamości i naszego starego ja. Uduchowienie zaś daje ulgę, błogie uczucie wewnętrznego spokoju i takie zadowolenie, spełnienie. Postrzegasz świat w nowy sposób, gdyż puściłeś te części siebie samego, które ci już nie służą. I w procesie tym chodzi o to, by traktować swoje życie jako taką duchową praktykę, uwolnić swoje nieświadome wzorce. To stworzy w nas przestrzeń dla nowych, zdrowych wzorców. W procesie tym pozostała w tobie ciemna energia wydobywa się tak jakby na powierzchnię, tak? I cienie duszy stają się widoczne, one powodują trudne emocje, ale na końcu następuje przebudzenie oświeconej jaźni. I to, jak postrzegasz świat, pokazuje, jak postrzegasz samego siebie. Na tym etapie czas stawić czoła trudnym cieniom w tobie i zacząć być świadomym, jaką projekcję wysyłasz w świat. Jung opisywał cień jako taką naszą nieokiełznaną, prawdziwą naturę, którą ukrywamy przed światem, ponieważ chcemy być akceptowani przez środowisko, chcemy czuć się bezpiecznie, więc ją po prostu przed światem skrywamy, tak? I nasza prawdziwa, autentyczna strona nas samych pozostaje ukryta pod różnymi maskami, żeby nas chronić w sytuacjach wyzwania, czy kiedy doświadczamy jakiejś traumy. Musimy podjąć wewnętrzną pracę, żeby zrozumieć, jak my sami utrwalamy cierpienie w naszej rzeczywistości. Bo to my sami projektujemy nasz ból, my sami projektujemy nasze traumy, my sami projektujemy nasze niepokoje, nasze własne słabości. I ta projekcja zadziewa się, kiedy jesteśmy triggerowani i reagujemy na zewnętrzny świat. Bo twój ból poprzednich traum i trudnych doświadczeń jest pogrzebany tuż pod powierzchnią i on będzie ciągle i ciągle wybijał, tak? Wyobraź sobie taką sytuację, że do pomieszczenia pełnego ludzi wchodzi nagle bardzo piękna osoba, tak? Nieważne tutaj płeć, piękna osoba po prostu, tak? Natychmiast do tej osoby dociera cała masa zazdrosnych spojrzeń i ta osoba jest gdzieś tam po kątach komentowana, oceniana, poddawana osądowi i alchemik wykorzysta tę sytuację jako możliwość do
oczyszczenia jego własnego cieni, tak? Alchemik rozumie, że to, co inni myślą o nim i jak go oceniają, to jest jego własna projekcja. To mu pokazuje, jaką projekcję on wysłał wcześniej w świat i musi ją rozpoznać, żeby ją uzdrowić. Ci ludzie z tego pomieszczenia, którzy no, tak źle go potraktowali, będą dla niego lustrem. Lustrem, z którego on wyczyta, co on sam tak naprawdę wysłał w świat. Co on o sobie myśli, jak on sam siebie postrzega. Ta faza duchowej transformacji to jest największy emocjonalny challenge w całym procesie, dlatego wymaga od nas naprawdę szczerego wejrzenia w głąb siebie samych. Nie musisz przechodzić przez to sam, jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, to możesz zgłosić się do terapeuty, do psychologa, możesz skorzystać z pomocy uzdrowiciela albo astrologa. To już, wiecie, no, każdy musi zdecydować sam. Niektórzy przechodzą przez ten proces samodzielnie, więc da się to zrobić. Natomiast no, jeśli czujesz, że cię to przerasta, no skorzystaj z pomocy, tak? W przeciwieństwie do kalcynacji, gdzie no, musimy przechodzić przez to sami, tutaj możecie skorzystać z czyjejś pomocy. Rozkład, czyli to gnicie, tak, stanowi dla alchemika takie preludium do procesu fermentacji, który prezentuje alchemikowi zupełnie nowy poziom mądrości, spływający po długotrwałym takim emocjonalnym rollercoasterze, tak, spowodowanym ciągłym rozpadem ego i ciągłą dezintegracją. I w procesie fermentacji pojawia się ogromna potrzeba obcowania z duchowością. Ciekawym elementem tutaj jest postrzeganie różnych kolorowych wizji, gry świateł. Alchemicy nazwali te różne wizje pawim ogonem, tak? Czyli taki peacock's tail, który też pojawia się symbolicznie po zakończeniu procesu koniunkcji. No i drugim podetapem tej fermentacji jest podniesienie, tak? Czyli fermentacja to taka duchowa metafora wejścia na wyższą oktawę świadomości. Masz już dawno za sobą tą ciemną noc duszy, rozpuściłeś to, co miałeś rozpuścić, co już ci więcej nie służy. I teraz nadszedł czas, żeby wcielić swoje słońce i kontynuować rozwój. Możesz odczuwać radość, podniecenie, pokój taki wszechogarniający, bo oto właśnie zostałeś mistrzem alchemii. Transmutowałeś ciemność w światło i możesz teraz używać swojej życiowej siły do kreowania rzeczywistości, jakiej pragniesz. Pomocna na tym etapie jest praca z oddechem, która ułatwi Ci koncentrację na byciu tu i teraz, pomoże Ci uwolnić stres i uzdrawiać Twoje nieuzdrowione jeszcze traumy, tak? No i teraz przechodzimy do kolejnego etapu, którym jest multiplikacja. Etap ten związany jest z Twoim wyższym ja. Królestwo duchowe nie może istnieć bez królestwa fizycznego. One wzajemnie siebie oddziałują i wzajemnie się przeplatają. I poprzez ich spójność i praktyczność możemy zamanifestować nasze marzenia, życzenia, nasze intencje z naszych wyobrażeń, tak? Dobra, ale kluczową wartością jest tutaj dyscyplina, rutyna, tak? Żebyś ćwiczył swoją nową świadomość każdego nowego dnia. Im dłużej żyjesz w swojej prawdzie, tym bardziej staje się ona naturalną częścią Ciebie. Na tym etapie Magnus Opum najważniejsze jest wypracowanie nowych nawyków i praktykowanie i powtarzanie ich, aż staniesz się mistrzem swojej rzeczywistości i dojdziesz do kamienia filozoficznego. Używaj swojej wyobraźni do wizualizowania tego, czego pragniesz. Aby tak się stało, to musi zostać wykonana praca. A multiplikacja kładzie właśnie takie trwałe fundamenty pod nową, zrównoważoną rzeczywistość. W tym celu każdego dnia zrób coś, co absolutnie kochasz.
Niech to będzie malowanie, śpiewanie, taniec, czy jakiś nowy pomysł na biznes. Nie ma to tutaj dla nas większego znaczenia. Coś, co po prostu kochasz, co sprawia ci radość, co sprawia, że wyżej wibrujesz, tak? Cokolwiek rozpala twoją duszę. I ten akt stworzy powtarzalność wokół twojego świata i wzmocni tę część ciebie. Wkrótce wszechświat zacznie kreować poprzez ciebie, ale teraz musisz pracować nad wyższą i lepszą wersją siebie samego poprzez różnego rodzaju rytuały i codzienną praktykę. Czyli po prostu musisz utrwalać w sobie na różne sposoby tą nową wersję siebie. No i dobra, kochani, mamy już ostatni etap. Tym ostatnim etapem jest projekcja, czyli twoje duchowe złoto. Dotarłeś właśnie na sam koniec tęczy i duchowy garnek złota jest twój. Obfitość i szczęście i spełnienie, to wszystko właśnie do ciebie nadciąga, jeśli doszedłeś do końca alchemicznej transformacji. Kiedy zakończymy naszą społeczną, globalną i uniwersalną przemianę alchemiczną, to nastanie legendarny Złoty Wiek. Powrócimy do Edenu, który ponownie stanie się dla nas otwarty w momencie, kiedy zjednoczymy w sobie naszą dualność. Kiedy znowu połączymy się z Bogiem. I tego Wam, kochani, Wam i sobie gorąco życzę. Strasznie się zmęczyłam dzisiaj tym nagrywaniem i już mnie dusi, także nie będę przedłużać. Myślę, że i tak każdy jeden z tych etapów zasługuje na oddzielny odcinek, bo z tym, jak przez to przechodzimy, są związane też określone praktyki i wskazówki. Więc pomyślę, jeśli będzie zapotrzebowanie, to po prostu no, jeszcze takie uzupełniające filmy dodatkowe na temat każdego z tych etapów dogram, tak? A tym razem żegnam się już z Wami. Poproszę Was tradycyjnie o subskrypcję, o lajki, o komentarze. Tym bardziej, że wracam po długiej przerwie i algorytm już trochę, wiecie, nie działa. Więc jakbyście trochę podbili mi ruch na kanale, to będę wdzięczna za takie wsparcie energetyczne z Waszej strony. Pozdrawiam Was ciepło i do usłyszenia niebawem. Buziaki!